Zbliżamy się do głównego i od dawna zapowiadanego twierdzenia rachunku całkowego, które posłuży do obliczania całek oznaczonych. Chodzi o twierdzenie Newtona-Leibnica. Do tego jednak potrzebne nam będą pewne własności całki oznaczonej, pewne uwagi dotyczące tej całki, które zresztą przydadzą się potem do obliczania. No więc nim te własności wymienię, podam niektóre z nich, przypomnijmy jednak definicję całki oznaczonej. Definicja całki oznaczonej mieliśmy już na jednym z pierwszych, to był drugi dokładnie nasz wykład. Wtedy sytuacja była następująca. Mieliśmy taki model. Mieliśmy odcinek AB, ograniczony. Na tym odcinku dana była funkcja. Ona była ograniczona i tak ją rysowałem. Funkcja f. Ta funkcja była nieujemna akurat w tym modelu, ale to nie było konieczne. Funkcja ograniczona, bo dla nieograniczonych też można definicję podawać, ale wtedy całki nie będzie z nieograniczonej. No i sytuacja była taka. Ten odcinek dzieliliśmy odcinkami. Tworzyliśmy ciąg, nieskończony ciąg podziałów. N-ty podział to był podział na n odcinków, niekoniecznie równej długości, wręcz dowolnej długości. Ten pierwszy punkt jesteśmy w n-tym podziale. Ten pierwszy punkt oznaczaliśmy jako x0 w n-tym podziale. Ostatni to było xn w n-tym podziale. Kolejny punkt to było x1 w n-tym podziale. Gdzieś był xi minus pierwszy w n-tym podziale, xi w n-tym podziale. Ten punkt to był ity odcinek. I teraz mamy n odcinków. Ciąg podziałów był normalny, to znaczy taki, że długość najdłuższego z odcinków w danym podziale dąży do zera. Średnica podziału dąży do zera, czyli ten podział zagęszcza się bardzo. Przy n-tym podziale jesteśmy ciągle. Z każdego odcinka, z pierwszego, wybraliśmy pierwszy punkt pośredni. I on był oznaczony literką xi, xi1 w n-tym podziale. I tak dalej w każdym. W itym odcinku mieliśmy xi i w n-tym podziale. A potem z n-tym podziałem i z wyborem punktów, tych xi, punktów pośrednich, tworzyliśmy n-tą sumę całkową. I ta suma całkowa to była wartość funkcji w itym punkcie danego odcinka, czyli na przykład w tym, mnożona przez długość i tego odcinka, i tak to oznaczaliśmy, czyli długość tego odcinka, czyli przy funkcji nieujemnej to było pole takiego prostokąta. Przypominam, sumowanie od 1 do n. I potem powiedzieliśmy, że jeżeli dla dowolnego, normalnego ciągu podziałów odcinka AB i dowolnego wyboru punktów pośrednich xi, ciąg sigma n ma granicę przy n dążącym do nieskończoności i ta granica nie zależy od dokonywanych wyborów, to wtedy mówimy, że funkcja jest całkowalna, ma całkę oznaczoną Riemanna i tę jedną, jedyną liczbę nazywamy całką oznaczoną. Całka od a do b z funkcji f od x dx. Całka oznaczona była to granica ciągu sum całkowych, granica ciągu liczbowego i była liczbą w odróżnieniu od całki nieoznaczonej, która jest rodziną funkcji. No więc przypomnieliśmy definicję. Mówiliśmy już wtedy, jak trudno z definicji jest sprawdzić, że dana funkcja jest całkowalna, bo przecież trzeba operować dowolnym, normalnym ciągiem podziałów. Jest ich mnóstwo. Dowolnymi punktami pośrednimi. Jest ich bardzo dużo. Nieskończone ilości. To jest niewykonalne. A jednak czasem sprawdza się, że dana funkcja jest całkowalna i nawet potrafimy policzyć całkę z definicji, chociaż jest to bardzo trudne. Dlatego chcemy odejść od definicji i uzyskać dobre twierdzenie. Otóż przy pomocy tej definicji dowodzi się jednego też z ważnych twierdzeń, że każda funkcja ciągła na AB ma całkę oznaczoną. To nie jest prosta sprawa. Tu matematykom podpowiem, że jeżeli chcą poznać to twierdzenie, jego dowód, to muszą zajrzeć do całek dolnych i górnych darbu, do różnych kryteriów całkowalności, do definicji ciągłości Cauchy'ego funkcji, do jednostajnej ciągłości i to wszystko zebrać i dopiero wtedy
udowodnią i zobaczą, jak to w literaturze się dzieje, że każda funkcja ciągła jest całkowalna, ma całkę oznaczoną. Są i funkcje nieciągłe, które mają całki oznaczone Riemanna. Na przykład funkcja, która ma skończenie wiele punktów nieciągłości, przypominam, jest zawsze całkowalna w sensie Riemanna. Nawet nieskończenie wiele punktów nieciągłości może mieć i też być całkowalne, jak na przykład funkcja Riemanna, ale już funkcja Dirichleta jest niecałkowalna. No więc sytuacja jest następująca. Mamy definicję i zaraz do tej definicji wrócimy. I teraz kilka własności. Własność pierwsza, przy czym to nie jest numer tej własności, tylko tak akurat wyszło. Niech będzie funkcja f jaka, może ciągła, chociaż potem skomentuję, że to, co będzie, będzie prawdziwe i dla funkcji całkowalnych w sensie Riemanna, czyli dla szerszej klasy, ciągła na odcinku AB, tak jak w tym modelu dla całki oznaczonej. Czyli sytuacja jest taka, mamy jeszcze raz odcinek AB i mamy funkcję f i jej wykres. Weźmy punkt C z wnętrza, może na początek tego odcinka. Wtedy własność mówi, że całka od A do B z funkcji f od x dx, no z tej funkcji ciągłej ta całka istnieje, równa się całce od A do C z naszej funkcji dx plus całka od C do B z tej samej funkcji. Własność bardzo naturalna, intuicyjna, czyli całka od A do B, czyli pole tego trapezu krzywoliniowego, tak przy funkcji nieujemnej interpretowaliśmy całkę oznaczoną, jest równe temu polu plus to pole. To jest naturalne. Dlaczego tak jest? No, sprawa jest prosta. To istnieje, bo funkcja ciągła ma całkę. Funkcja f jest ciągła i na odcinku AC, i na odcinku CB, czyli te dwie całki też istnieją i w zasadzie trzeba tylko uzasadnić tę równość. A tę równość uzasadnia się w ten sposób, że w tym ciągu podziałów, który braliśmy w definicji przed chwilą, punkt C niech będzie zawsze w każdym podziale punktem podziału. Wtedy suma całkowa sigma n, która tak wyglądała, f od xi i w tych oznaczeniach w n tym podziale, delta xi w n tym, od i równe 1 do n, rozpada się na dwie sumy i może tak symbolicznie to zapiszę, na sumę odpowiadającą odcinkom od A do C, bo punkt C jest punktem podziału, i na sumę, może pierwszą i sumę drugą, tu jest sumę drugą, która odpowiada odcinkom podziału od C do B, no i wtedy to są sumy całkowe dla funkcji f na odcinku od A do C odpowiednio i od C do B. To dąży do całki od A do C. Też tak symbolicznie zapisuję, to dąży do całki od C do B. No i w granicy, gdy to dąży do całki od A do B, suma się zachowuje. Czyli mamy taką własność. I tu uwaga, spotkamy w literaturze tę własność nie dla funkcji ciągłej, ale dla szerszej klasy, czyli dla funkcji całkowalnej w sensie Riemanna i ona jest też prawdziwa. I wtedy potrzebna jest jeszcze dodatkowa własność, którą tu szybko wykorzystaliśmy, bo funkcja ciągła jest ciągła na każdym pododcinku, ale potrzebna jest taka własność, że na każdym pododcinku wyjętym z odcinka AB funkcja też jest całkowalna, ale nie wchodźmy w szczegóły. I jeszcze jeden komentarz do tej uwagi. Spotkamy też w literaturze sytuację taką, że to C nie jest z wnętrza odcinka, ono może być gdzieś tu, dalej, przy czym sytuacja jest taka, że na pewnym zbiorze obejmującym ten punkt C wtedy funkcja jest na przykład ciągła, a C wychodzi poza odcinek AB. Otóż okazuje się, że przy takim C ta własność też jest prawdziwa. To własność pierwsza. Własność druga, wymieniam te własności w takiej kolejności, w jakiej będą nam potrzebne potem w dowodzie głównego twierdzenia. Otóż sytuacja jest taka. Jeżeli mamy funkcję f ciągle na odcinku AB i ona jest ograniczona przez dwie stałe na całym odcinku, czyli dla każdego x z odcinka AB. To jest jakaś minoranta, to jest majoranta. Gdy funkcja f jest ciągła, to tym A duże może być kres dolny, tym B duże może być kres górny, chociaż przy całkowalnej ograniczonej też. Otóż wtedy przy takich nierównościach dla funkcji, a na rysunku to wygląda tak, jak mamy już szybciej, tu jest x, tu y i mamy funkcję
tu jest b, funkcję f, no więc zbiór wartości funkcji jest ograniczony przez jakieś a i przez jakieś b. To wtedy całka z funkcji f na odcinku od a do b jest ograniczona z góry przez stałą b razy długość przedziału b minus a, a z dołu przez stałą a razy długość przedziału b minus a. Gdyby ktoś chciał sobie to uzasadnić, to proszę popatrzeć na sumę całkową. Nie będę jej przepisywał, ale suma całkowa dla tej całki to jest to wyrażenie. No więc to wyrażenie jest mniejsze równe od z góry szacujemy każdą wartość w punkcie pośrednim przez b, to wyskoczy przed sigmę jako czynnik i zostanie sigma suma delt xi, a suma delt xi sumuje się na długość całego odcinka, czyli jest b minus a. I mamy dowód tej nierówności, analogicznie dowód drugiej nierówności. Za chwilę kolejne uwagi i własności. Teraz dwie uwagi. Otóż, jeżeli mamy całkę oznaczoną od a do b z funkcji f od x i ta funkcja jest całkowalna, w szczególności jeżeli jest ciągła, a odcinek jest taki, może tak go narysuję, czyli b jest większe od a, to wtedy, zgodnie z definicją, którą przypominałem przed chwilą, to jest granica ciągu sum całkowych przem dążącym do nieskończoności i ta suma całkowa wyglądała tak. F od xi i w n tym podziale razy długość i tego odcinka w n tym podziale, a teraz to rozpiszę, to był prawy koniec, czyli xi w n tym minus lewy koniec, xi minus 1 odcinka i tego w n tym podziale i sumowane od 1 do n. Dość skomplikowane, ale to jest jasne. To było delta xi n tym. A teraz może się zdarzyć, że spotkamy coś takiego. Całka od b do a z funkcji f od x dx, czyli b będzie dalej większe od a, ale b będzie w dolnej granicy całkowania, czyli całkowanie jakby nie od lewej do prawej, tylko od prawej do lewej. Umawiamy się. Co to oznacza? Otóż to będzie oznaczało, że to jest granica limes i sigma jest podobnie jak tutaj, przy n dążącym do nieskończoności, f od xi i mamy ciąg podziałów, punkty pośrednie, cały ten model. I teraz nie będzie prawy koniec odcinka i tego minus lewy, tylko pójdziemy z prawej strony w lewo, czyli będzie xi minus 1 minus xi n. Jak się ma ten czynnik do tego, no to to równa się minus 100, bo tu odwróciliśmy tylko wyrażenia odjemną z odjemnikiem od i równe 1 do n. No więc jeżeli ta granica będzie istniała, bo całka istnieje, to i ta granica będzie istniała i ona będzie równa. Tu jest minus 100, ten minus wyskoczy przed sigmę, potem przed granicę i to będzie minus całka od a do b z f od x dx. No więc jeżeli spotkamy wyrażenie całka od większej liczby do mniejszej, to wtedy rozumiemy, że to jest minus całka od a do b. I uwaga praktyczna, jeżeli w różnych rachunkach będziemy zmieniać kolejność zmieniać granicę całkowania, to zawsze mechanicznie trzeba zmienić znak tej całki. Czyli jeżeli ktoś będzie miał całkę od 0 do 1 z funkcji f od x dx, to to się równa minus całka od 1 do 0 z f od x dx i to będzie dopuszczalne. Kolejna uwaga. Będzie taka sytuacja, że gdzieś w rachunkach uzyskamy w przekształceniach całkę od a do a z f od x dx. Takie wyrażenie. Co to znaczy całka od a do a? Zawsze był model, że był odcinek. Odcinek taki, że b było większe od a. A teraz od a do a. Umawiamy się, że to będzie równe 0. I na koniec wymienię kilka własności już szybciej. Kolejna własność całki oznaczonej, której nie liczymy jeszcze sprawnie, ale jednak własności, bo mamy definicję, możemy wymieniać. Niech będą dwie funkcje f i g, obydwie na odcinku AB, tak jak w naszym modelu. Niech będą obydwie całkowalne, w szczególności ciągłe. Wtedy własność, były już dwie pierwsze, potem były dwie uwagi. Własność trzecia, nazwijmy ją. Wtedy całka
ze stałej razy jedną z nich wezmę, dx istnieje, czyli całka z funkcji alfa, gdzie alfa jest liczbą rzeczywistą, razy f istnieje i zachodzi wzór, że to jest alfa razy całka, przy czym tu jest całka oznaczona, od a do b z f od x dx. To jest własność analogiczna jak przy całce nieoznaczonej, że stałą można wyłączyć jako czynnik przed znak całki. I będziemy to swobodnie robić, czyli jeżeli będzie całka od 1 do 5, 7 x dx, to będziemy mieli prawo mechanicznie napisać, to jest całka 7 razy do 5 z x dx. Taka własność. Gdyby ktoś chciał sobie to udowodnić, proszę zapisać sumę całkową, ten sigma, f od xi i tak dalej dla tej funkcji, wyłączyć alfę przed sigmę, przed granicę i otrzyma tę własność. Kolejna własność, własność ponumerujmy czwarta. Otóż całka z sumy funkcji, całka oznaczona z f od x plus g od x, już tak to napiszę, czyli będziemy liczyć całki oznaczone z sumy funkcji. Liczyliśmy całki nieoznaczone z sumy i mieliśmy odpowiednią własność, ona jest analogiczna, to jest całka od a do b z f od x dx plus całka od a do b z g od x dx. Powiemy, że całka oznaczona jest też operacją addytywną, no więc całka od 1 do 2 sinus x oznaczona plus pierwiastek z x dx na pewno jest równa całce od 1 do 2 sinus x dx plus całce od 1 do 2 z pierwiastka z x dx. I mamy prawo to napisać. Gdyby ktoś chciał uzasadniać tę własność, proszę wziąć definicję całki oznaczonej, zapisać sumę całkową dla sumy, rozbić ją na sumę dotyczącą funkcji f, sumę dotyczącą funkcji g i korzystać z stwierdzenia o arytmetyce granic, że granica sumy ciągów zbieżnych jest zbieżna i to do sumy granic i otrzyma tę własność. Można połączyć te dwie własności i powiemy wtedy, że całka oznaczona jest operacją, działaniem liniowym. Kolejna własność, własność piąta, już szybciej. Funkcja f razy g jest też całkowalna. Iloczyn jest całkowalny. Iloczyn funkcji całkowalnych jest całkowalny. Proszę tylko uważać, by nie popełnić gafy i napisać, że całka oznaczona z f razy g równa się iloczynowi całek oznaczonych z f razy całka z g. Tak nie było przy całkach nieoznaczonych i tak też nie jest przy całkach oznaczonych. Tylko iloczyn jest całkowalny, a jak się to całkuje, to już jest inny temat. Kolejna własność, własność szósta, bezwzględna wartość funkcji jest funkcją całkowalną. Jeżeli funkcja f jest całkowalna, to wymaga dowodu i mamy też taką nierówność, że bezwzględna wartość całki z f od x dx, podaje ją bez dowodu, jest mniejsza równa od całki od a do b z bezwzględnej wartości dx. Kolejna własność, która może gdzieś będzie wykorzystana w zadaniach, może taka własność, nazwę ją siódmą, chociaż ona się siódmą nie nazywa. Jeżeli funkcja f od x jest dodatnia, ciągle na zbiorze AB, na tym odcinku AB i w ogóle funkcja jest całkowalna, to wtedy całka od a do b z f od x dx jest też dodatnia. To trzeba wziąć definicję i popatrzeć na definicję i udowodnić sobie tę własność. I może na koniec własność ósma. Jeżeli mamy dwie funkcje, f od x, obydwie całkowalne, jedna jest mniejsza lub równa od drugiej funkcji dla każdego x z rozpatrywanego odcinka AB, wtedy ta nierówność przenosi się. Mówimy o przenoszeniu nierówności na całki, czyli całka od a do b z funkcji f od x dx jest mniejsza równa od całki od a do b z funkcji g, tu g miało być, g od x dx. Naturalna własność, intuicyjna. Proszę popatrzeć na rysunek. Jeżeli tu mamy odcinek AB i funkcję mniejszą i funkcję większą, większa u nas jest g, mniejsza jest f, no to przy akurat nieujemnych funkcjach, chociaż to jest prawdziwe dla dowolnych funkcji całkowalnych, o takiej zależności, no więc gdyby były nieujemne obydwie, no to całka z g jest wtedy polem odpowiednio większego trapezu krzywoliniowego niż całka z f. To jest naturalne, ale to wynika
bezpośrednio z definicji. Podsumujmy, o czym jest ten wykład? O wybranych własnościach całki oznaczonej. Przede wszystkim, że całka na odcinku od A do B to jest suma całek od A do C plus całka od C do B. Potem o pewnych nierównościach, które przenoszą się z funkcji na całkę. I wiele, wiele innych własności, na przykład te własności, są tak naturalne, że będziemy je stosować i nawet nie mówić przy całkowaniu, tylko odruchowo je stosować. Te własności, zwłaszcza te pierwsze, które wymieniłem, a robiłem to świadomie, wykorzystamy już niebawem.